Dzisiaj prezentacja Super Gołębi dla Mikołaja. 14 lat, czyli nowy adept sportu gołębiarskiego. Ryszard przygotował mu coś ekstra, czyli coś, co będzie od razu robić wyniki na krótkich, średnich dystansach. To są gołębki z linii śliwiarzy, czyli to wszystko, co najlepszego sobie można wymarzyć. Są to późne gołąbki, ale dla młodego hodowcy z pewnością to będzie nie lada gratka. Te gołąbki mu zasponsorował tatuś, który zresztą sam powoli się wciąga w tą hodowlę gołębi pocztowych. Jest to kapitalny moment obserwacji przyrody, czyli nabywania wiedzy biologicznej, genetycznej i innej. Tak więc linia Kineke 5000 to są gołąbki, które kapitalnie zdają egzamin na krótkich, średnich dystansach, szczególnie w lotach pod wiatr, pokazują swoje walory. Tu dla przykładu cudowna samiczka, 100% Flor Vervor, czyli żniwiarz Ryszarda. A więc to jest dla Mikołaja, który będzie lotował mocno, mając już 15 lat, czyli tak jak Ryszard zaczął również lotować. A więc tego gołąbka damy tutaj. A od rodziców, Mikołaj, dla ciebie bukiet róż na urodziny, by tobie się powodziło o samych piątek w szkole, dobrego zachowania, no i pasji, kontynuowania pasji hodowli gołębi pocztowych. Za chwilę spojrzysz, po jakich to pochodzą te młode gołąbki. Wszystkiego najlepszego. Czyli przyjrzymy się z bliska tutaj na gołąbki, po których się wywodzą żniwiarze dla Mikołaja, a więc oryginalna gołębica żniwiareczka Flora Vervorta. Zaprezentujemy ją tutaj, do niej jej samczyka. Również 100% Flor Vervort, jak widać, jest to sam okaz zdrowia. Te gołębie cechuje niebywała orientacja i prędkość, szczególnie na średnim dystansie. I kolejny przedstawiciel tych doskonałych gołębi, typowy lociuch, który nie boi się żadnych dystansów, szczególnie loty pod wiatr są dla niego bardzo ekscytujące. Dodaj, że gołąb mocno lotowany, między innymi Bad Bilbel, pierwsza nagroda. Czyli tutaj mamy grupkę Vervortów. Zerkniemy jeszcze jednego Vervorta, jak on się tutaj prezentuje. Również 100% ta główka zdradza tą inteligencję, bacznie obserwuje otoczenie, zaciekawiony habitus samiczy, czyli te najlepsze samczyki, główki mają mniejsze cokolwiek, tak zwany habitus samiczy. Typowy przedstawiciel linii Flora Vervorta. Spójrzmy, Mikołaj, z bliska, jak one się prezentują, to będziesz miał ten wzorzec dla rozhodowywanych tych gołąbków. Oczywiście to zawsze troszkę trwa, to nie jest tak od ręki, żeby to już namnożyć tych gołębi. Tak jak w moim przypadku, to są wiele, wiele lat intensywnej pracy. I kolejna grupka tutaj doskonałych gołębi, Flora. Przy okazji zerkniemy na jakieś świeże tutaj posiłki do hodowli. One muszą być w tym samym fenotypie, czyli z tej samej budowy. Wywodzić się muszą z podobnych gołębi, by tutaj wzmocnić tą Ryszarda hodowlę. A więc tutaj
gołąb, który radzi sobie zarówno na krótkich, średnich, jak i długich dystansach, tak zwany klinkhammer. To jest coś extra deluxe. Jeszcze jednego tu obejrzymy gołąbka, który zasila tą grupę sprinterów. Tutaj należy bacznie mu się przyjrzeć. Widzicie, ta cecha rena, z angielska zwana, czyli gołąb chce się wykrołtyć po czesku, czyli uwolnić z ręki. To jest ta najlepsza cecha rena po angielsku. Czyli to cechuje tych najlepszych lotników. On tutaj szuka miejsca i okazji, by oddalić się z rąk, wyzwolić się. To jest podobnie, jakbyśmy samiczkę wzięli z gniazda, z jajek. Ona również by chciała jak natychmiast się wyzwolić. Jeśli popatrzycie gdzieś jakieś filmiki zachodnie, jaki podstawowy błąd robią pseudofachowcy, ciągnąc gołębia za dziób, nie mają możliwości zaobserwowania tej cechy rena. To jest to, rena. Wyzwolić się za wszelką cenę z ręki. To są gołębie Ryszarda. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. I więc podjedziemy chwilkę, zbliżenie na tą kadrę Ruina. I już tutaj mamy typowych przedstawicieli Ryszarda, hodowli, sprinterzy, cudowna postawa, wprost do lotu, czyli zadziorność, za absorbacja terenem, co się dzieje nowego, wywalczenie swojego rewiru i przy uwolnieniu widełek w koszu transportowym natychmiast lot do domu. Tutaj natomiast pewien spokój, pełna inteligencja linii żniwiarzy Ryszarda, linia Floor Verward.